części dogrywkowej, w związku z tym, że pierwszej wiejska nie weszła, jest to tak moja inwestycja, którą tak mocno obiecałem, że to w kampanii wyborczej, więc chcę się z tego wywiązać. Więc w toku dogrywek postawiłem między innymi na wiejską, wpisaliśmy też czumy, ulice. Też Wrześniowska było powiększenie, przyszło, nie przyszło, tak? Nie przeszło. I tak, w związku z tym, że bałem się, widziałem, jakie są realia budżetowe, się bałem, że wiejska może nie przejść, na przykład ze względu na całość, na duży koszt, to wpisałem jako plan minimum, żeby minimum w początkowym, końcowym zakresie, bo tam jest tak naprawdę zniszczona środek, jeszcze jest w miarę się nadaje. W efekcie czego, znaczy inni radni też składali na wiejską, z tym, że no to jest, nie ukrywam, mój wychodzony projekt, bo był też projekt taki, który tam z zatokami parkingowymi, to radna Sukanowska zgłaszała, znaczy ja osobiście nie widzę tam potrzeby zatok parkingowych, są domki jednorodzinne, nie wiem po co. Tak, więc to same zatoki parkingowe wydaje mi się bezcelowe są. I niepotrzebny koszt na miasta, gdzie tak naprawdę to już tworzymy tylko dodatkowe miejsca pod domkami jednorodzinnymi, gdzie mają swój podjazd, gdzie mają swój garaż. Więc myślę, że to nie będzie brane pod uwagę. Jeśli ja będę chciał przy tych pracach uczestniczyć. Ewentualnie, jeżeli mówimy o parkingu, to nas gdzieś tam ktoś zgłaszał do mnie, że przy samej ulicy Walecznych jest tam taki plac, które mógł ewentualnie powstać pod Obowiązkiem. Tak. Na potrzeby cmentarza. A żeby przedłużyć ten parking, który tam jest, te ażurowe płyty, przez całą ilość wiejską, ale nie wchodzi do grę? No, wszystkim można dyskutować, tak. Ale bo tam się w pewnym miejscu ucina, nie? Tak, że one się ucinają przed tym, jak się zabudowanie zaczyna. A miejsce, co tu są? O, przy okazji mówimy o wiejskiej, to jeszcze się pochwalę, nie wiem, czy Państwo zauważyliście zmianę oznakowania, które z powodzeniem się udało. Jak było w zeszłym roku spotkanie, nie założyłem. Tak zastanawiam się, czy bo w zeszłym roku, jak było to burzliwe spotkanie na temat przebudowy, to obiecałem, że to Państwo wnieśli mieszkańcy, że jest niespójne oznakowanie. W tym momencie od 28 grudnia po mojej interpelacji, raz, że tutaj ograniczyliśmy do 3,5 tony, to przy okazji mi się sobie na skoro tutaj to już bez sensu jest, bo nie woda z wiejską, z Walecznych, dlatego że no czemu to służy? Już niczemu nie służy, więc z tym też i po nich woda i Walecznych do Andersa mają też 3,5 tony. Została oczywiście luka zostawiona na służby miejskie i MPK. I MPK teraz też zgodnie już z prawem, już nie trzeba oznakowania zmieniać. Może mogłoby się poruszać, jeżeli prawda, będzie taka wola z takiej zmiany gdzieś tam tych linii. Także to się udało przeprowadzić. Nie wracając jeszcze do budżetu, udało się tą wiejską. W związku z tym, że czumy wypadła, były tam jeszcze kolejne dogrywki, w których można było coś powalczyć. Tak, już rzutem na tak, ale tworzymy. Tak. I teraz tam było z jakiegoś innego programu, tak? Tak. Teraz to się udało w budżecie ująć. Mieszkańcy włożyli prawdopodobnie już projekt do inicjatywy lokalnej i będziemy próbować szczególnej formy inicjatywy lokalnej. Nie wiem jeszcze szczegółów, nie było. Nie mam jeszcze odpowiedzi w tej sprawie. Czy było posiedzenie komisji, czy też nie? A co sytuacja, kiedy mi się nie uda, a ważna dokumentacja się skończy? To będziemy myślę, że rozmawiać z prezydentem na ten temat, żeby rozpoczął te działania tak, aby się ta dokumentacja nie przypomniała. Wydaje mi się, że musimy tutaj tam się dokumentacja po prostu kończy, żeby tam nie zarzucili tego wątpliwości. Tak. Czumy się nie udało, wrzuciliśmy rzutem na taśmę, uzgodniłem, że to może coś, jak ktoś nie udało, to coś małego, to dorzucimy przynajmniej, to dopchać. No i
udało się chodnik na Piszczyńskiej między mostami. Oczywiście tam tu to za mała kwota. Kwota pola będzie w ramach też udziału mieszkańców. Także to się udało. No i został to nieco rozszerzony tam budżet na ulicę Trzeźniowską. To niejako w dogrywkach takie rzeczy się udało uzyskać. Więc jeszcze powiem, w dogrywkach to niejako nie dotyczy literalnie konik wody, ale po części dotyczy ze względu na lokalizację, dlatego że udało mi się wepchnąć do budżetu monitoring, 4 kamery. Projekt, który nie do końca został przez pewne tam niestety zrealizowany rok wcześniej. On dotyczy o tyle konik wody, że to jest strażnik na Koryznowej. Co do lokalizacji będziemy jeszcze dyskutować, ale przy Koryznowej. Czy tam przy sklepie, czy bardziej przy Pekinie była mowa. No, ale to jest początek pani wody, więc to wstęp też Państwa w ten sposób dotyczy. I być może też na skrzyżowaniu Andersa Walecznych też może tam jedna kamera tam wyląduje też w taki sposób. Na pewno się przydadzą. Także tak bym powiem. Dogrywki. Szczerze się nie zakończyło. Także dziękujemy za już i liczymy na to,